Odprowadzenie przez calutką rodzinę do samych drzwi, a przez wdzięcznego ojca aż na ganek, gwiazdor i aniołek otrzymali po banknocie 100-tysięcznym. Pieniądze znalazły się w ich dłoniach przy okazji ściskania prawicy pana domu, kwadratowej i soczystej jak kotlet. Sposób był dyskretny i przypominał może odrobinę wsuwanie łapówki lub napiwku, lecz ani Elka, ani Tomek nie mieli o tym pojęcia. Żadne więc brzydkie skojarzenie nie skaziło im momentu otrzymywania gratyfikacji i nie nastroiło negatywnie do formy, w jakiej docierała do nich podwójnie obfita treść. Uważam, że w pełni zasłużyłem na tę zapłatę, przechwalał się Tomcio, kiedy wędrowali znów pod parasolem mokrą ulicą Mickiewicza pod górę. Ty natomiast, powiedziałbym, stałaś jak kołek. Poprzednie dwa występy miałaś lepsze. Abo mnie te bachory zbiły z pantałyku, mruknęła Elka i nagle zdjął ją śmiech pusty. He, he, zarychotała. Ale byłeś naprawdę dobry, wiesz? Jak sobie przypomnę minę Waldemarka. A co, rzekł Tomcia zadowolony i rzucił jej zarozumiałe spojrzenie. Mówiłem, że mam do tego dryk? W pewnej chwili zlękłam się, że przeholowałeś. Nigdy, odparł Tomcia, że me. Jestem człowiekiem nieprawdopodobnie zrównoważonym, aż sam się sobie dziwię, kobieto. Jeszcze zobaczysz, co potrafię. W tej pracy najprzyjemniejsze jest to, że tyle się zdarza różnych ciekawych sytuacji, tyle się można o ludziach dowiedzieć. O już, jesteśmy na miejscu. Malutkie, brzydkie drzwi bramy na Dąbrowskiego, zaraz za delikatesami Gawrosz, prowadziły do wnętrza starej kamienicy czynszowej z początku wieku. Nie był to jednak budynek tak reprezentacyjny jak domy przy Roosevelta czy Mickiewicza. Był prosty i niepozorny, pozbawiony ozdób, stiłków czy girland. Tym milsza niespodzianka czekała ich po wejściu w ponurą, ciemnawą bramę. Ledwie uchylili malowane olejno łuszczące się drzwi, znaleźli się w innym świecie. Wąski korytarzyk wiodący w głąb budynku wyłożony był prześlicznymi, modernistycznymi kafelkami. Chyba były ręcznie malowane, barwy miały czyste i mocne, a charakterystyczny dla secesji motyw roślinny przewijał się przez wszystkie kwadraciki do wysokości wzroku. Nad nimi widniały, też ułożone z kafelków, cztery pejzaże przedstawiające cztery pory roku. A najpiękniejsze ze wszystkiego były pionowe przerwniki z długich, wąskich kafli i rysy z motylkiem, tak giętkie w linii, jakby je narysował sam Wyspiański. Zachwycające, rzekł grzecznie Tomcio, na ekstatyczne zachwyty Elki. Przyjdziesz tu sobie później, aniołku, i będziesz się upajać. Po świętach to i ja nawet przyjdę z tobą, ale teraz chodź do góry. Klientela czeka. Na piętrze stanęli przed odrapanymi drzwiami, na których pstrzyło się kilka różnych tabliczek z nazwiskami. Tomcio rozpatrzył się wnikliwie w ich treści i uniósł staroświecką dźwigienkę mosiężną w kształcie lwiej głowy. W głębi mieszkania rozległ się daleki dzwonek. Długo nikt nie otwierał, więc zadzwonili po raz drugi. Wreszcie się doczekali. Otworzyła im blada, krępa kobieta o zapuchniętych oczach, ubrana szaro i skromnie. O już, już, dzień dobry, ożywiła się na widok gości. Ale też ładnie państwo przebrani. Bardzo proszę, tu, do korytarza. Piotruś leży w pokoju, a tu mam prezenty. To mówiąc, sięgnęła do szafy stojącej obok lustra. Spod równo poukładanych swetrów wydobyła dwa pięknie opakowane pudełeczka. Autko Matchbox i klocki Lego, powiedziała szeptem, rozpromieniona. Tak o tym marzył. Gwiazdor wyglądał na lekko stropionego, kiedy wpuszczał w czeluście pustego wora dwa małe kartoninki. Chodźmy więc, powiedział, i ruszyli długim korytarzem, obijając się o stare szafy, rower i różową wanienkę. Cicha melodia płynąca z magnetofonu doprowadziła ich do celu. W pokoju, na lewo, u
ujrzeli najpierw gęstą, niedużą choinkę obwieszoną czerwonymi jabłuszkami i zabawkami z papieru, a dopiero potem ułożonego w pościeli na tapczanie chłopczyka, może 7-letniego. Był blady jak wosk, a na głowie miał gruby opatrunek. Dopiero wyszedł ze szpitala, szepnęła za plecami Elki kobieta. Puścili mi go na święta. Cześć Piotrek, zawołał wesoło Gwiazdor, podchodząc do łóżka. No, jak tam zdrówko, jak się czujesz? Chłopiec poruszył ręką, podniósł na niego oczy i spróbował się uśmiechnąć. Średnio, powiedział słabym głosem. Tomkowi tak jakoś nagle zabrakło konceptu, że umilkł, a po chwili nagle usiadł na krześle przy łóżku. Powiedział, dzielny byłeś w szpitalu, co? Tak, szepnął Piotruś, a usta mu się wygięły w podkówkę. Od razu widać, oświadczył Gwiazdor. Po oczach. Lubię takich dzielnych facetów jak ty. Zasługują na naprawdę fajne prezenty. Powiedz mi, Piotrek, o czym ty marzyłeś? Ja? Szepnął chłopczyk. Żeby już wrócić do mamy. Gwiazdor umilkł gwałtownie, po czym chrząknął. Ale poza tym, żeby mój tata żył. Myślałem, powiedział Tomek i urwał, myślałem o prezentach, to znaczy pytałem, o jakich prezentach marzyłeś? A o prezentach, to ja marzyłem o samochodziku Matchbox i o klockach Lego i chciałbym też spróbować, jak smakuje taka wielka, wielka, wielka czekolada z winogronami na obrazku. I jasne, rzekł Gwiazdor i zakasłał. Tak, tak, słuchaj, Piotrek, no oczywiście tam u nas w górze wiadomo o wszystkich marzeniach dzieci, tylko no rozumiesz, stary, i u nas jest krucho. Rozumiem, przytaknął Piotruś. Także tego... Tomek zapuścił długą rękę w pustą czeluść worka. No kryzys, Piotrze, no kryzys, wiesz co to jest? No wiem, kryzys to jest to, no... Co jest? Otóż właśnie, no świetnie to ująłeś, człowieku. Zaśmiał się tu balnie Gwiazdor, po czym pogwizdując zaczął gmrać w worku. O, wykrzyknął, mam! Podał małemu paczuszkę i pomógł rozwiązać supełek wstążki. Piotruś rozwinął ozdobny papier. Matchbox, szepnął oczarowany, ale śliczny, z resorami. Aniołku, rzekł półgłosem Domcio. Elka, która dotąd stała jak słup, wpatrując się w szeroko otwartymi oczami w całą scenę, podeszła, wprawiając w ruch skrzydła. Mały patrzył na nią jak urzeczony, więc uśmiechnęła się do niego i wykonała piękny ukłon. Tomek spojrzał jej w oczy. Słuchaj, aniołku, skocz tylko do naszych sań na dole. Tam tego... Zostało chyba jeszcze to i owo. Spytała Elka. Tomek złapał jej dłoń i poczuła, że podaje jej banknot. Poza tym trzeba dać trochę siana reniferom. Reniferom? Zdumiał się Piotruś. Parka dorodnych reniferów, stary, białych. Szkoda, że nie możesz zobaczyć. Może pokażemy ci w przyszłym roku, jak tu wpadniemy. Aniołku, tam chyba została taka wielka, wielka, wielka czekolada dla Piotrusia, jasne? Aha, powiedziała Elka i pożegnalnie zafalowała skrzydłami. Ruszyła żwawo do wyjścia, unikając pytającego wzroku kobiety. Na progu pokoju natknęła się na dwa brzdące w wieku przedszkolnym, odziane w szare rajstopki i burę sweterki. To dzieci sąsiadów, powiedziała z zakłopotaniem matka Piotrusia. Gwiazdor odwrócił się gwałtownie od łóżka, oceniając sytuację jednym rzutem oka. Aniołku, zawołał, mam wrażenie, że w saniach będzie tego więcej towaru. Poszukaj, tylko dobrze. Elka sfrunęła ze schodów, przeskakując po 3 stopnie i wpadła do delikatesu w gawrosz. Wydała całą setkę Tomka i jeszcze połowę swojej na 3 wielgachne czekolady wielkości zeszytu. Kiedy wpadła do mieszkania na piętrze, Tomek i Piotruś wciąż jeszcze bawili się samochodzikiem,
pozwalając mu pokonywać przeszkody terenowe ustawione z fałd kołdry. Dwa brzdące się siadów ośmieliły się już na tyle, że podeszły bliżej, gdzieś tak do połowy pokoju. – A, powitał ją Gwiazdor. – No jak tam, aniołku? – W porządku. Dałaś im siana? – Co? Elka już zdążyła zapomnieć o parze dorodnych białych reniferów. – A, siana. – Tak jest, szefie, dałam. Żarły jak szalone. – No dobrze, Gwiazdor zatarł ręce. – To zobaczymy, co my tu jeszcze mamy w tym worku. Lubimy spełniać marzenia dzieci, nawet w kryzysie. Aha, coś tu się jeszcze pałęta. Co by to mogło być? Piotrusiowi wystąpiły na twarz słabiutkie rumieńce, oczy mu zalśniły. Tomek uroczyście wyjął z worka paczuszkę opakowaną w kolorowy papier, przyłożył do ucha, potrząsnął. Ciii, szepnął, słyszysz? Słyszę, odszepnął Piotruś, unosząc się na łokciu. Co to może być? Mysza! Odgadło jedno z dzieci sąsiadów, opierając się ufnie o kolana Tomka. Tom cię omal nie parsnął śmiechem. Nie, nie mysz, odparł poważnie. To chyba jakaś zabawka. No bierz, stary, otwieraj. Po rozwiązaniu wstążeczki, która znów miała ciasny supełek, dzieci sąsiadów omal nie wlazły już na łóżko i niecierpliwym odwinięciu papierka oczom zebranych ukazało się pudełeczko klocków Lego z kolorowym zdjęciem szalupy pirackiej. Są figurki! Zawołał Piotruś pełnym głosem siadając. Piraci, papuga! O, a tu jest beczka na rum! A tu rzekł Gwiazdor, który korzystając z zamieszania odebrał od Elki 3 czekolady. Mamy jeszcze to i owo. Same drobiazgi. Wręczył po imponującej tabliczce każdemu z dzieci. O, o, dla nas też przyniósł, wrzasnął przeraźliwie chłopczyk od myszy. Mówiłam ci, że przyniesie, mówiłam, wtórowała mu siostrzyczka. Tak jest, lube dziadki, tak jest, pamięta się o wszystkich. Przemówił łaskawie Tomcio, bardzo zadowolony z siebie. Wstał i zaproponował. Zaśpiewajmy teraz sobie na pożegnanie kolędę. I tu go zatkało, ponieważ na progu pokoju pojawiło się trzecie dziecko sąsiadów. Najmniejsze i z głodem w oczach wpatrywało się w rodzeństwo gryzące czekoladem. O tak! Zakrzyknął Tomek, rzucając Elce spłoszone spojrzenie. O wszystkich pamiętamy, o wszystkich grzecznych dzieciach. Mówiąc to przeszukiwał dyskretnie kieszenie, jakkolwiek powiadam, i u nas jest cieniutko. O, znalazł długopis czterokolorowy. To jednak, dokończył, absolutnie każde grzeczne dziecko coś od Gwiazdora dostanie. Proszę bardzo, młody człowieku, to dla ciebie. Ile triumfu było w jego głosie. Wręczył długopis uszczęśliwionemu dzieciakowi i zademonstrował mu, pstrykając guziczkami, działanie wspaniałego przyrządu. – Proszę pana – zaczęła nieśmiało mama Piotrusia. – Proszę o ciszę – zakomendrował Gwiazdor, po czym z małpią zwinnością, wskoczywszy na krzesło, zaintonował. – Pójdźmy wszyscy do stajenki. Wszyscy, nawet Piotruś, przyłączyli się do śpiechu. Gwiazdor, drygując, skończył śpiewać pierwszą zwrotkę, zlazł z krzesła i wciąż śpiewając skierował się do wyjścia. Elka za nim, a potem cała procesja śpiewających. Mama Piotrusia, jedno dziecko sąsiada, drugie dziecko sąsiada i na końcu trzecie dziecko sąsiada, pstrykające długopisem w upojeniu. Proszę pana, zaczęła znów mama Piotrusia. Kiedy dotarli długim korytarzem do drzwi wejściowych i sięgnęła do torebki wiszącej obok płaszcza przy lustrze. Tomcio uniósł rękę nagłym gestem. Ciii, szepnął. Słyszy pani? Mama Piotrusia zamarzła. Co? Piotruś chyba panią woła. O! Kobieta natychmiast pobiegła do pokoju, a Tomek nacisnął klamkę i mruknął. Chodu! Nie zamykając za sobą drzwi, żeby nie robić niepotrzebnego hałasu, zbiegli piorunem po schodach, biegiem minęli kafelkowe 4 pory roku i wypadli na ulicę Dąbrowskiego. Uciekali, jakby ich kto gonił.
Gwiazdor przytrzymywał sobie brodę, a Elka, usiłując nie furkotać skrzydłami, sadziła za nim. Zatrzymali się dopiero w górnej części Mickiewicza. Uff, rzekł Tomcio, to było wyczerpujące. No jak, starczyło ci z tej stówy? Nie, dożyłam ze swojej. Zaraz ci oddam. Nie musisz, czy ja też nie mogę kupić dzieciakowi czekolady? No pewnie, że możesz, Elka. Stali, patrząc na siebie w gęstniejącym mroku. Właściwie cała twarz Tomka była ukryta pod charakteryzacją. Widać było tylko śniące oczy i biel zębów. A przecież Elka wiedziała, jaki wyraz ma w tej chwili jego twarz. Zdziwiła się, skąd wie? Masz wyjątkowo ładne włosy, powiedział Tomek. O cholera, która godzina? Za 5:30. Oho, mamy spóźnienie. Zaktywizował się Gwiazdor. Dobra, aniołku, galopem.